Witam Was serdecznie w drugim odcinku Akademii Drużyny Mistrzów. Ten odcinek poświęcimy ćwiczeniom gibkościowym. Elastyczność naszych mięśni i stawów znacznie wpływa na poprawne wykonywanie techniczne kopnięć i łatwiej nam po prostu jest wysoko kopnąć, gdy jesteśmy dobrze rozciągnięci. Zaczynamy ćwiczenia gibkościowe od rozkręcenia bioder. Przysiadamy na jednej nodze. Przenosimy ciężar ciała. Lekko pulsujemy. Odkręcamy się do góry, tułów prosto. Schodzimy w dół. Przechodzimy na kolano. Naciągamy palce na siebie. Przyciągamy piętę. Rozkrok, skłony do boku, do dołu. Siad rozkroczny. Staramy się przy tym ćwiczeniu mieć prosty kręgosłup, proste plecy i dociągnąć klatką piersiową w stronę kolana, nogi, a nie ciągnąć głową. Siad prosty. Siad podkarski. Tak zwany motylek. Wysunięcie nóg. Szpagat na jedną stronę, na drugą, na środek. Wymachy prostą nogą. Gibkość naszych kończyn uodparnia nas od urazów, gdyż po prostu posiadamy większy zakres ruchowy. Więc nie zapominajcie o tym elemencie i do zobaczenia w następnych odcinkach.